Hello guys, witam cieplutko. Zebak z tej strony. Słuchajcie, jak widzicie, to składam się do tych klimatycznych, prawda, żeby więcej było otoczenia niż gitary. A tak, tu jest kolejny taki przykład. Więc może od razu sobie zaznaczmy, jak zrobić ten ambience, jak zrobić tą przestrzeń. Więc ja gram molowe, górę molowych akordów. Więc jak wszyscy, może stąd zacznijmy. To jest e-mol, prawda? Wszyscy wiemy, prawda? Jak potem zaczniemy go przez poprzeczkę robić, to musimy dwa palce użyć, prawda? Żeby one działały, ten schemat, prawda? To opalcowanie. Możemy sobie przesuwać przez cały gryf. Więc nam się już zdarzyło, że graliśmy od durowych. Równie dobrze możemy grać od układu palców molowego, więc wtedy mamy tylko trzy palce z molowego akordu, prawda? Nie robimy poprzeczki, ja nie robię poprzeczki przez wszystkie struny, naciskam tylko trzy struny, ostatnie strunę, czwartą, piątą i szóstą. Prawda, tu mam te palce, te dźwięki mam spod palców, resztę palców mam resztę strun jest otwarta. To nam daje tę przestrzeń, prawda, ten ambient, to otoczenie, to środowisko. Potem przesuwam to na próg piąty. Trzeci i rozwiązuję tą tu na normalnym e-mol. Słuchajcie, to jest bardzo głębokie, to jest bardzo głębokie, to jest studnia. Potem wchodzę na ten lick. Więc dla osób, które chciałyby ten lick ograć, więc ja z ostatniej strony zaczynam i potem idę na siódmy, piąty do piątej. Prawda? Tu przysynkopowuję i tu wracam na H, na dźwięk, na siódmy, próg szósty. I tylko tu robię trzeci, piąty, trzeci, prawda? Potem idę strunę niżej. Prawda? I ten. Słuchajcie, więc możemy tu troszeczkę dotknąć kostką. Popatrzmy. To jest też ok, ale wystarczy, to cudnie brzmi, jak na przykład tylko rozlejemy i zostawimy to środowisko. Prawda? Ja nie sądziłem, że to może być tak głębokie, prawda? Na durowo już nie robi w tym momencie, jest z molowo ładniej. Bardzo proste granie, przypominam jeszcze raz. Może powiedzmy sobie, co ja mam w tym miejscu. Na progu siódmym pierwszej struny mam pierwszy palec. Palec trzeci jest na piątej strunie, na progu dziewiątym. I czwarty palec jest na czwartej strunie, progu dziewiątym, ósmy, dziewiąty. Te dwa są na dziewiątym, ten jest na siódmym. To jest H takie, prawda? H do Aide. Słuchajcie jeszcze kilka słów o tym narzędziu. Więc jak pewnie wiecie, to jest Recording King, bardzo renomowana firma, zwłaszcza jeśli chodzi o gitary rezofoniczne, prawda, te. I
Banja oni też robią, bardzo dużo. Banja, mandoliny chyba też, gitary też oczywiście, z tym, że gitary to te, wiecie, stalowe i tak dalej. Ale co chciałem powiedzieć, że to jest ich wyrób, prawda, Recording King, ale jedna z tańszych gitar. Jedna z tańszych. I słuchajcie, co tutaj chcę podkreślić. Wiecie, jeżeli bierze się na przykład akustyczną, jeżeli ja biorę swego Martina, jeżeli biorę Yamaha, tą wysokiej klasy, prawda, gram i potem biorę do ręki tę gitarę, jest różnica, wiecie, jest różnica, niestety na gorsze, prawda, i dziwne by było, gdyby, wiecie, to było czuć się tak samo, ale te pierwsze 2-3 minuty po zmienieniu gitary dobrej klasy, drogiej gitary na gitarę budżetową, to się odczuwa, wiecie, to się odczuwa, jest przykro, płacz i zgrzytanie zębów, wiecie. Po 2-3 minutach człowiek jest taka bestia, że do wszystkiego się przyzwyczai. Po 2-3 minutach czy po 5 minutach wszystko wydaje się normalnie, tego się nie czuje. Ale te pierwsze wrażenie to jest takie potworna szorstkość instrumentu, potworna nieprzyjemny, oni mówią, że czy jest przyjemny dla człowieka, bardzo nieprzyjemny w tym sensie, prawda, taki not friendly, o, nieprzyjacielski taki i oczywiście akcja, tamte inne rzeczy, to już sprawa drugorzędowa, ale to ogólne wrażenie jest bardzo nieprzyjemne. Co ja mam, bo myślisz przez pierwsze sekundy, myślisz, fuck, that jest kawałek sztachety z płotu. Tak to jest na tej zasadzie, wiecie. Z tym, że podkreślam, po 30-40 sekundach już się tego nie czuję. Dzięki Bogu. Więc ja tu grałem na tej gitarze, na tym przetworniku. To był sound, który słyszeliśmy. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Take care, guys. Bye, bye.